tak naprawdę chodzi o skuteczność grania, czyli o osiąganie wyników. No musisz to równoważyć z taką grą defensywną, z przejściem z ataku do obrony i wydaje mi się, że Legia przede wszystkim no, w ostatnim czasie te granice mocno przesunęła i jeżeli bronisz samymi obrońcami, jacy by oni nie byli, także sobie nie poradzą. Także wydaje mi się, że większą zaletą jest to, że potrafisz przejść większą ilością zawodników bronić, nie tylko samymi obrońcami i wydaje mi się, że Legia musi tutaj do tego wracać. My widzimy to, że ona ma swoje problemy, ale zdajemy sobie też sprawę z tego, że Legia będzie starała się te problemy rozwiązać tak jak my swoje.